Ile wynosi wysokość sadzonki przedstawionej na rysunku? I zanim zatrzymacie film i zastanowicie się nad odpowiedzią, krótka uwaga. Tak nie wygląda sadzonka słonecznika. Tak wygląda dorosły słonecznik. Ale chodzi o to, że oryginały ćwiczeń na Khan Academy powstają w USA i ćwiczenia związane z mierzeniem oparte są na innym układzie jednostek miar niż w Europie. Prawie wszystkie kraje świata używają systemu jednostek miar nazywanego SI. Jest to system metryczny. W systemie SI jednostką długości jest metr, a jednostki mniejsze i większe są dziesiętnymi wielokrotnościami i podwielokrotnościami. Zatem na polskim ćwiczeniu powinny być centymetry, i to się zgadza, oraz powinien być dziesiętny podział na mniejsze jednostki, czyli w tym przypadku na milimetry. Dokładnie taki sam jak na linijkach, których używacie w szkole albo na rozwijanych miarach, których używacie na co dzień w domu, bo 1 cm ma 10 mm i tak dalej. W amerykańskim oryginale słonecznik ma trochę ponad 5 stóp, nie centymetrów, czyli jakieś półtorej metra, a nie 5 cm. Dlatego w wersji polskiej słonecznik to sadzonka i gdybyśmy mierzyli go w prawdziwych centymetrach, a nie takich udawanych amerykańskich, to byłyby one podzielone na 10 części, a nie na 4. Do ćwiczeń związanych z mierzeniem na Khan Academy podchodźcie czysto matematycznie. Liczby to liczby. Pamiętajcie, że w Europie takich linijek się nie używa, ale ułamki są te same na całym świecie, niezależnie od jednostek. Ile wynosi wysokość sadzonki przedstawionej na rysunku? Zatrzymajcie film na chwilę i zastanówcie się nad tym. No to po kolei. Dolny koniec słonecznika znajduje się dokładnie na tej samej wysokości co początek linijki, na tym samym poziomie. Czyli linijka ustawiona jest poprawnie. I słonecznik od poziomu 0 ciągnie się i ciągnie aż do tego poziomu. Czyli. Jest wysoki na 1, 2, 3, 4, 5 cm i jeszcze trochę, jeszcze jakąś część centymetra, jakiś ułamek. Ile to jest ten mały ułamek? Odległość pomiędzy 5 i 6, ten odcinek, podzielona jest na 4 równe części. 1, 2, 3, 4. Te krótsze kreski dzielą odległość pomiędzy 5 i 6 na 1, 2, 3. 3 cztery równe części. A kreska pokazująca wysokość słonecznika to pierwsza od piątki w kierunku szóstki, pierwsza z czterech, czyli 5 i jedna czwarta centymetra. Taki wysoki jest słonecznik na tym rysunku, albo sadzonka słonecznika. Jeszcze jeden trochę inny przykład, który ołówek ma długość trzy i czwarta centymetra. Znowu zatrzymajcie film i zastanówcie się przez chwilę. Startujemy od zera 1 cm 2 cm 3 cm i teraz musimy zastanowić się, jak daleko od trójki w kierunku czwórki znajduje się 1 czwarta cm. Żeby odmierzyć 1 czwartą na takiej linijce, możemy podzielić długość 1 cm na 4 równe części. Jeżeli podzielimy w taki sposób, to są to dwie równe części. Jeżeli każdą z tych dwóch równych części podzielimy jeszcze raz na dwie równe, to razem mamy cztery równe części. Pierwsza, druga, trzecia, czwarta. Cztery równe części. I jeżeli szukamy jednej czwartej, to musimy od trójki. Przemieścić się o jedną z tych czterech części, o jedną czwartą, w kierunku czwórki, w kierunku następnej liczby. 3 i 1 czwarta. Tutaj jest długość ołówka. 3 i 1 czwarta. Czyli wygrywa ołówek zielony C.